stay afloat is noisy. Be a person you don't want. Can somebody take me of the thing I'm going to do? Going to do. Siemanko, dzień dobry. Przywitałam Was z wykonywaniem make-upu, takiego bardzo szybkiego makijażu dziennego. Lekkie produkty i od razu człowiek wygląda lepiej. Na poprzednim vlogu byłam przez cały dzień no make-up i potem po montażu go przeglądałam, sprawdzałam i mówię, kurde, ani przez minutę się nie pomalowałam. No ale faktycznie taki wtedy miałam dzień, tylko w biurze pakowanie paczek. Nawet nie czułam jakiejś potrzeby, że chcę się pomalować, także wtedy tego nie zrobiłam. Dzisiaj zrobiłam makijaż. No i dzisiaj zapraszam Was do takiego vloga domowego, porządkowego, troszkę takie clean with me, tak bym ten odcinek nazwała, ponieważ będziemy po prostu przeglądać rzeczy w domu, odkładać, sprzątać, myć i tak dalej. A może zacznę od tego, że niezwykle denerwuje mnie to, że tak szybko robi się ciemno, serio. Zaczynam tego vloga o 14, do południa sobie ogarnęłam tematy związane z pracą, z YouTube'em, Instagramem, opisywaniem na maile, planowaniem i tak dalej, a resztę dnia zaplanowałam na vloga i na porządki w domu, ale tak jak mówię, jest 14, a już w mieszkaniu mam ciemno i boję się, że za godzinę będzie ciemno i będę musiała wszystko się doświetlać, wszystkie nagrania tutaj na vloga doświetlać sztucznym światłem. No ale trudno. Mam nadzieję, że niedługo szybciej zacznie robić się jasno, że dłużej będzie jasno w ciągu dnia. No trudno, jesień. Co z tym zrobimy? Nic z tym nie zrobimy. I skoro zaczęłam tego vloga taką poranną rutyną, to mam do Was pytanie. Chcecie zobaczyć na moim kanale, tym drugim, kanale Klateks, kto nie wie w ogóle, to mam dwa vlogi, dwa kanały. Kanał Klateks Vlog, czyli ten obecny, gdzie oglądacie moje vlogi. I drugi kanał Klateks, gdzie nagrywam treści beauty, pielęgnacyjne, makijażowe, modowe i tak dalej. No i pytanie, czy chcecie moją poranną rutynę, pielęgnację poranną, makijaż, dobieranie ciuchów, jak to u mnie wygląda? Dajcie znać w komentarzach, jak będziecie chciały, to z wielką przyjemnością. Taki materiał dla Was nagram na główny kanał. Pierwsza rzecz, którą muszę posprzątać, to trup. Niestety umarła nam Monstera Monkey Mask. Zaczęła chorować, jak byliśmy na wakacjach w Turcji i potem tak ciągle ją coś brało. Sprawdzaliśmy, czy nie ma za mokro, czy nie za wilgotno. Kacer twierdzi, że możliwe, że przez to, że sypialnie bardzo często wietrze rano po wstaniu z łóżka, to po prostu może dla niej tutaj było za chłodno. Możliwe. No niestety zdechła całkowicie, więc wymieniam na inną roślinkę. Dostałam ostatnio w paczce PR-owej lawendę i germanium, więc na pewno którąś z tych roślin tutaj powieszę na tą wiszącą toniczkę. A bluszcz, który jest obok sypialni, bardzo ładnie wygląda, fajnie się trzyma, nie jest problemowy, nie choruje, także ta roślina subcio. No Monkey Mask jest bardziej wymagająca gdzieś tam. Na parapecie mamy jeszcze wężownicę, trzy sztuki, ta jest chyba jakąś inną odmianą, przez to ma takie bardziej żółte gdzieś tam końcówki. Te są takie, widzicie, dłuższe, wyższe, jakaś po prostu inna odmiana, ale wszystko to wężownice, no i one tak samo są totalnie bezproblemowe. Można je podlewać, jak sobie przypomnimy, czyli raz w tygodniu, nawet nic się nie stanie, jak podlejemy je raz na dwa tygodnie, żyją. Trzymają się dobrze i podobno są fajnymi kwiatkami właśnie do sypialni, że dają gdzieś tam dużo tlenu i no, dlatego są w sypialni. Jaki mam problem? O ile dałam radę bez problemu ściągnąć, bo ściągnąć łatwiej, tak niestety stając na łóżko nie mogę tego zawiesić, więc lecę po krzesło i wtedy nałożę na haczyk. Stoję już na krześle i wiadomo, o wiele wygodniej. O, spoko, wygląda całkiem nieźle. Jeszcze sobie ją tak ładnie tutaj może dopasuję, tak wyciągam te boki delikatnie spoza tych sznurków, żeby nie była taka ugięta. I chyba może być ładnie pachnie, bardzo ładnie pachnie, a w sypialni lawenda jest wskazana, wspomaga sen.
łatwiej się usypia. Mam nadzieję, że będzie nam tutaj pachniała. Pora obiadowa. Zwykle jak jem obiad, to siadam sobie na kanapie, wcinam sobie go i oglądam coś na YouTubie. Na szczęście mam catering, przez co no, nie muszę tracić czasu na gotowanie, które naprawdę zajmowało mi około 1,5 godziny do 2 godzin dziennie, jak musiałam robić codziennie obiadki, kolacje, śniadania, jeszcze pamiętać o zakupach, żeby mieć na to składniki. Catering to jest na maksa wygoda i chciałam Wam pokazać ten posiłek, bo może zainspiruje Was to do wykonania podobnego dania. To jest oczywiście catering Fit Appetit Wawa i to jest danie tagliatelle z klopsikami drobiowymi i sosem takim śmietanowo-serowym. Powiem Wam, że po prostu niezwykle cudowne połączenie smakowe. Ja jestem makaroniarą, tak jak Wam już nieraz mówiłam, uwielbiam makarony w każdej postaci, a ta forma właśnie z tym serowym sosem, z tymi klopsikami rozpływa się w ustach, serio. Jak szukacie dobrego cateringu, to Fit Appetit Wawa na maksa Wam polecam, a jeśli po prostu chcecie odtworzyć to danie same, to na pewno w internecie znajdziecie jakiś podobny przepis i spróbujcie, bo no serio nie pożałujecie, jest przepyszne. Zjadłam, przyszłam do sypialni i przejrzymy najpierw tą szafkę. W tej szafce są moje rzeczy, jak i Kacpra rzeczy. Po stronie tutaj u góry trzymam głównie zegarki, moją biżuterię, ekoczyki, pierścionki, naszyjniki, właśnie tak jak powiedziałam, jakieś takie bardziej biżuteryjne zegarki, eleganckie, w większości z Daniela Wellingtona, jak widać po opakowaniach. A niżej są książki nasze. W większości książki Kacpra, ale są tutaj też moje książki. Kupę książek jest też nad szafką u góry. Na szczęście książki pójdą wszystkie tak naprawdę do biura. Do biura, w którym będzie po jednej stronie magazyn Wowko, po drugiej stronie biuro Kacpra jako po prostu miejsce do pracy, na dokumenty i tak dalej, więc podejrzewam, że po prostu wszystkie te książki znajdą się na regale w biurze, więc będzie tutaj troszkę więcej miejsca w szafce, ale no, na to wszystko muszę znaleźć miejsce. Oprócz tego tutaj niżej w szufladzie mam jeszcze swoje okulary. Jak wiecie, ja bardzo lubię okulary. Dzisiaj w ogóle mam soczewki te jednodniowe, które pokazałam Wam na jednym z poprzednich vlogów, ale ogólnie noszę okulary i mam 4 pary okularów korekcyjnych. Wymieniam sobie, raz noszę te, raz noszę te, do takiego stroju ubieram te, do takiego tak, do innego stroju inne. Także naprawdę tych okularów mam troszkę. No i w sumie wszystkie są w futerałach, a chciałabym mieć na nie na przykład jakąś szkatułkę albo jakiś taki mini regał, w którym mogłabym po prostu na przykład z każdej szufladki sobie wysuwać inne okulary. Jak macie jakiś właśnie fajny taki box, takie pudełko do przechowywania okularów, czy to przeciwsłonecznych, czy zwykłych korekcyjnych, to dajcie znać w komentarzach, to zamówię sobie i chętnie kupię, bo tak jak mówię, w tym momencie trzymam je w futerałach, nie do końca wiem, w którym futerale są jakie i tak dalej, więc fajnie, gdyby to było wszystko po prostu takie widoczne, przejrzyste, w jakimś fajnym pudełeczku, w jakiejś fajnej szkatułce. No, teraz przejrzymy sobie biżuterię, zobaczymy, w czym ja w ogóle jeszcze chodzę, z czego ja korzystam i odłożę to, czego nie używam, dam wice, dam mamie albo właśnie Oli, może babci Kacpra, może siostrze Kacpra, no zobaczymy, komuś podaruję. No tak jak powiedziałam, mam tutaj spory taki nieład, opakowań po zegarkach mam masę, nie wiem w ogóle po co to trzymam. Ogólnie prywatnie bardzo lubię zegarki Daniela Wellingtona, więc miałam 2 sztuki swoje własne. Od jakiegoś czasu współpracuję z Danielem Wellingtonem, więc też dostałam troszkę zegarków i produktów Daniela Wellingtona do współprac. Więc tak jak mówię, tutaj ta kolekcja się mocno powiększyła i zrobił się bałagan. Tu mam jakieś stare case'y, w ogóle case'y chyba też są tutaj na telefony, których już nie mam, które już nie pasują na mój obecny model. Tutaj mam z AliExpress szkiełka, szybki hartowane do przyklejania na telefon. No muszę to wszystko po prostu przejrzeć, przesegregować i powyrzucać to, czego nie potrzebuję. A znalazłam teraz w moim pokoju z kosmetykami do nagrania i tak dalej taki box, taką paczkę, którą dostałam kiedyś jako paczkę PR-ową z zamykaniem, więc tutaj do niej będę mogła sobie przełożyć albo biżuterię, albo wszystkie zegarki, które mam i myślę, że to będzie fajne takie rozwiązanie, jeśli chodzi na jakiś czas, wiecie, póki nie kupię jakiejś fajnej szkatułki, to powinno się całkiem dobrze sprawdzić, więc zabieramy się do roboty. No dobra, jak widzicie, serio trochę tutaj tego mam. Tu mam wszystkie pudełeczka po tych zegarkach. W niektórych są zegarki, w niektórych nie ma zegarków, więc do przejrzenia. Znalazłam w ogóle takie 2 monety, które kiedyś, pani mi kiedyś w aptece wydała takimi monetami. To są 5 złotówki, takie z zabytkiem z Fromborka. Oba są właśnie z tym samym zabytkiem. I tak jakoś sobie je zostawiłam na pamiątkę,
Może kiedyś będą więcej warte. Chyba z jakiejś takiej po prostu serii kolekcjonerskiej. Znalazłam kartę, z czego bardzo się cieszę, bo właśnie ostatnio szukałam tej karty. Znalazła się w mojej biżuterii, świetnie. Teraz dotychczas miałam te rzeczy powkładane do takiej jakby szufladki. I też to właśnie muszę przejrzeć, bo ja nie wiem, czy ja tutaj w tych rzeczach chodzę, czy nie chodzę. Zegarek, który dostałam chyba jakoś po komunii, nosiłam go w podstawówce. Fajny był, ale już takich zegarków raczej nie noszę dla dzieci, więc na pewno go odłożę. Nie wiem, czy on w ogóle jeszcze działa, czy będzie działał, jak zmieni baterię. Nie mam pojęcia. No i sporo innych pierdółek. Kolczyki. Kiedyś w gimnazjum nosiłam takie kolczyki różne. Jakieś wisienki, frytki, burgery. Robiłam sobie sama z modeliny kolczyki różnego rodzaju i serio w takich chodziłam do szkoły na co dzień w gimnazjum. Hardcore, co? Ale chyba kiedyś tak się nosiło. Kiedyś takie rzeczy były bardziej modne niż teraz. Tutaj na przykład mam, zobaczcie, wieszkę z liru, której szkoda mi też wyrzucić, ale ona się tak zerwała. Po prostu przetarła się. Taka korona dostałam, nie pamiętam, czy od rodziców, czy na jakiś prezent urodzinowy. Nie pamiętam, ale no, nie wyrzuciłam jej, bo mi jest jej szkoda. No, ale muszę ją wyrzucić, no bo już nic z nią nie zrobię. Zobaczcie, tutaj na przykład mam zegarek na takim pasku skórzanym i mam do wymiany taki elegancki pasek, też złoty, do jakichś bardziej eleganckich stylizacji, eleganckich strojów, także to na pewno zostawiam sobie tutaj w opakowaniu. No, a zegareczek musi gdzieś też się w dobrym miejscu znaleźć, no bo tak leży na wierzchu, trzeba mu znaleźć jakieś miejsce. Przeglądam tutaj rzeczy i znalazłam bransoletki, które Wika sama robiła, sama je plotła. Zobaczcie, mam takie trzy wzory. Piękne, naprawdę. Super to wygląda. Zdolna ta moja Wika, siostrzyczka. Dobra, tak to wygląda. Wykorzystałam sobie opakowania po pierścionkach i zegarkach z Daniela Wellingtona jako takie podziałki w tej szufladce. Tutaj włożyłam zegarki w opakowaniach, które jakby noszę normalnie. I no, tutaj są śmieci jakieś, których nie potrzebuję. To jest pamiątka, którą mam po dziadku. Dostałam od niego taki, to jest scyzoryk, wyciągane takie nożyki z takiej stópki, także na pewno też sobie go zostawiam. Po prostu mam do niego sentyment. Znalazłam też w biżuterii spinki do włosów, które nie wiem w ogóle czemu były tutaj. Powinny być w szkoladzie z spinkami. To są kolczyki, które kupiłam na prezent i wyszło tak, że tej imprezy nie było dla koleżanki, także po prostu czekają, żeby podarować je komuś innemu. Także to są nowe kolczyki, które może dużo tutaj. Tutaj włożyłam sobie bransoletki wszystkie w tym zamykanym pojemniczku. A te dwa talerzyki chyba postawię sobie po prostu, może jeden w łazience, drugi na szafce przy łóżku, bo jak ściągam pierścionki, czy ściągam jakąś biżuterię na noc, to po prostu będę odkładać sobie je na te talerzyki. Zobaczcie, jak zrobiło się pusto, jak fajnie wysprzątane. Tu biżuteria, tutaj ten talerzyk, na razie tutaj, a nie w łazience. I powyrzucałam wszystkie niepotrzebne opakowania z szkiełek. No i mam w sumie tutaj jakieś miejsce na coś jeszcze. I znalazłam w ogóle podczas tego porządkowania bransoletkę, którą w sumie zamówiłam, jeszcze nigdy jej nie miałam, ale bardzo mi się na stronie spodobała. Sotho, więc chyba sobie ją ci założę, bo sobie o niej przypomniałam. Szybka teleportacja do następnego dnia. Niestety, wczoraj po wysprzątaniu tej szafki w sypialni rozbolała mnie głowa, tak serio dość mocno. Wzięłam tabletkę i resztę wieczora już sobie, tak wiecie, odpoczywałam, raczej starałam się odłożyć telefon, komputer, aparat, żeby nie spotęgować sobie tego bólu. Ja ogólnie jestem osobą skłonną do bóli głowy. Nieraz badałam się pod względem jakiejś tam właśnie neurologii i tak dalej, bo często miewam te bóle. No i ogólnie neurolog, mam co roku wizytę, mówi, że po prostu bardziej takie bóle migrenowe, zwłaszcza nasilające się przy zmianach pogody, przy zmianach ciśnienia. Ogólnie jestem bardzo czuła na te wszystkie takie, wiecie, zmiany pogodowe, ciśnieniowe i tak dalej. No i w sumie dzisiaj rano wstałam znowu z bólem głowy.
głowy i dalej mnie ta głowa pobolewa, ale już musiałam się wziąć do życia, mam sporo obowiązków do zrobienia dzisiaj, także pokażę wam. Teraz przyszła do mnie paczka, kurier do mnie zawitał, z zapachami do mieszkania, a skoro dzisiaj taki domowy vlog, to myślę, że to będzie jakby adekwatne do tematyki i pokażę wam, bo bardzo lubię te zapachy. Jeśli oglądacie mnie od dawna, od roku mniej więcej na tym kanale Klatek z Vlog, to już mieliście okazję poznać te zapachy i chyba pamiętacie, że mówiłam wam, że bardzo mi się sprawdziły. Są to zapachy od marki My Fragrances, czyli moje zapachy. Tutaj mamy liścik, no i w środku dwie buteleczki. Widzę, że dostałam dwa różne rozmiary. Naprawdę te zapachy są przepiękne. Zaraz sprawdzę, jakie tutaj mam dokładnie kompozycje zapachowe, czy zapachowe. No i po prostu czadowo, bo dostałam wielką butelkę zapachu, który ostatnim razem skradł moje serce. Zapach liście bambusa, naprawdę przepiękny, świeży zapach. Każdy, kto przychodził do nas do mieszkania, pytał nas, co to za zapach, co tak pięknie pachnie. Naprawdę na maksa polecam. To jest właśnie ta większa butelka. A tutaj macie malutką buteleczkę nowego zapachu, którego jeszcze nie testowałam. To jest taki zapach jesienny, świąteczny, cynamon i skórka z pomarańczy. Tak jak macie tutaj porównanie, jaka to jest wielkość buteleczki. Patrząc na mililitry, tutaj mamy 250 ml, tutaj jest 500, więc po prostu połowa z tego. Także mieliście na wstawce Instagram tej firmy z zapachami, tutaj też wam podrzucam i na maksa polecam, jak szukacie fajnych takich flakoników z tymi patyczkami, które pachną naprawdę mocno w domu i są wydajne, na długo wystarczają, długo pachną, to na maksa polecam wam tą firmę, a ja wracam do dalszego sprzątania. Kolejnym etapem w sprzątaniu mieszkania było wstawienie prania. Byłyście sobie ciekawe, na jakich ja ustawieniach piorę pranie, więc ja piorę zawsze na... Oj, kliknęłam coś. Zawsze na 40 stopniach ubrania, ręczniki i pościel na 60, wiadomo. No i jeśli chodzi o moją pralkę, ja mam Samsunga i mam tutaj taką opcję pranie codzienne i tu wtedy pierze się godzinę. Godzinę i 2 minuty dokładnie. I używam kapsułek takich aktualnie. Ariel. I ja używam kapsułek, fajnie się sprawdzają. I mam teraz taki płyn do pukania i też ładnie pachnie. Także tak to wygląda. Jesteście często ciekawe, lubicie takie tematy pralkowe, płyn do pukania, kostki do prania, więc polecam to, czego ja używam, sprawdza mi się. Przed chwilką wyprały mi się ręczniki i powiesiłam je już i taki tip ode mnie, zawsze jak pierzecie ręczniki, to polecam wyciągać je od razu, jak tylko pralka zacznie dzwonić, że skończyła pranie, bo jak leżą chociażby 30 minut w tej pralce, to moje przynajmniej zawsze potem już śmierdzą, więc staram się tylko pralka zaśpiewa, że skończyła, biegnę do pralki, wyciągam ręczniki i wieszam, bo inaczej potem po prostu są takie nieświeże, niefajne, więc no taki pro tip, może o tym nie wiedziałyście, no to pani Klatek, koleżanka Klatek wam pomaga. A i tak wygląda mój plan na następne 2 godziny, zapewne 2 godziny, co tam wystaje? Romiączko od Stanika, no patrzcie, co ja tu znalazłam. No, ale teraz będę prasować, więc w sumie chyba mało interesujące, ale zobaczcie, prasowałam serio niedawno, kilka dni temu. Już jest tyle prania znowu, kurde, po prostu to prasowanie się pojawia tutaj z prędkością światła. Wczoraj jeszcze kacer był na zakupach w Biedronce po jakąś tam zgrzewkę wody, bo skończyła nam się woda w mieszkaniu do picia, butelkowana, i on po prostu uwielbia czasami kupować takie rzeczy, które są nam nie do końca potrzebne, ale po prostu mi się spodobają. Znalazł takiego kinderka, to jest... taka skarbonka, bo tak jest napisane, że to pełni funkcję nie tylko takiej figurki świątecznej, ale też skarbonka. No i w środku są słodycze. Jak się wyje słodycze, no to ma się taką otwieraną skarbonkę. Zapytałam go, ile to kosztowało, powiedział, że około 20 zł. Mówię, po co nam to jest? No i stwierdził w sumie, że spoko na vlogmas, że będzie taka figurka do postawienia w kuchni. Także jak ktoś z was szuka skarbonki ze słodyczami w środku, no to w biedrze jest jajo kinder skarbonka. No i z dzisiejszego vloga to tyle. Jestem totalnie ciekawa, czy wy lubicie takie vlogi totalnie domowe, takie właśnie clean with me, jakieś tam tipy sprzątające i w ogóle. Napiszcie w komentarzach, jeśli będziecie takie vlogi chętnie oglądały, to na pewno będę mogła nagrywać ich o wiele więcej, no bo jakby to jest taka moja codzienność. Po prostu nagrywam, co robię praktycznie w każdym tygodniu, 2-3 dni są takie sprzątające, więc nie ma problemu, żebym to nagrywała, tylko po prostu muszę wiedzieć, czy wam się to przyjemnie ogląda, czy lubicie to oglądać. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach. Ja lecę prasować i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Także dzięki za oglądanie. Buziak. Pa, pa!